Minecraft Dungeons gram już od samej premiery, czyli za mną już prawie rok, jakieś 70 odcinków, 35 poradników. Także dzisiaj poszukamy quizów i zobaczymy, może coś mnie zagnie, może twórcy coś tam zrobią źle i okażą się nobami. Zobaczymy. Piszemy sobie Minecraft Dungeons quiz, wchodzimy w byle co? Same quizy, same quizy, same quizy, same quizy. O Jezu, czy polubisz? Nie wiem, zobaczymy, czy polubię. Nic nie wiem zupełnie o tej grze. Ile jest unikatowych wersji rękawic? Ewidentnie trzy, z czego tylko jedna jest dobra. Niby te, jakby wiecie, pięści duszy są niby takie pro, w cudzysłowie mówiąc, ale jakby nawet w buildzie pod duszę karwasze są lepsze. Czy można instalować modyfikacje? Nie, w ogóle nie można. Comment. Tak, ale trzeba mieć odpowiedni program. Ile łącznie było osadników w obozie? A nie! A po której aktualizacji ty to robiłeś? Kiedy to było? Kiedy powstał ten test? 3 miesiące temu. Czyli jeszcze przed Netherem. A można aktualizować quizy? Czekaj, no bo jest kowal, jest ten wieśniacki, jest pakowacz prezentów, jest tajemniczy, luksusowy. No i piglin jest szósty, czekaj, to on miał 5 wtedy. On miał 5 osadników, to skąd mu się wzięło 6? No jest 6 aktualnie. Kupiec wędrowny, pakowacz prezentów, tajemniczy, kupiec luksusowy, kupiec wiejski. Mordo. A że ile? Nie, że ile jest aktualnie, tylko ile było zawsze. Ile jakby, wiecie, kupiec wędrowny został usunięty, ale on kiedyś był i on się to zalicza. Trochę nie bardzo... Trudno gadnąć, o co chodzi. Ile jest bossów na obsesyjnym szczycie? No, niby jeden, ale tak naprawdę Archilager i Serce Kresu. To jest to samo, to po prostu jest druga faza, ale dobra. Który z podanych bossów używa swojej muzyki? Jungle Abomination, Zło Wroga, Zjawa, Tempest Golem. Czekaj, to nie jest tak, że przy każdym zmienia się muzykę? Jakoś? Jungle Abomination, Zło Wroga, Zjawa używają muzyki ze spaczonego kotła. Okej, to tego nie wiedziałem, ale wiem, że jest, jak patrzyłem na soundtracki, to wiem, że jest utwór nazwany Tempest Golem, więc to, no, było wiadomo. Jaki wbudowany enchant ma kusza harfowa błyskawic? Grzmot. Grzmot jest na bronie w ręce, to jest rykoszet. Czy po pokonaniu głównego bossa gra się kończy? Ewidentnie nie. Co jeszcze 2 poziomy trudności przygotowała oraz apokalipsa? No dopiero, jakby pierwsze przejście to jest takie, no spoko, takie przechodzenie sobie, co nie, tak na luzie. Potem masz zbieranie ekwipunku, farmienie i tak dalej. Tak by, jakby, no dopiero po przejściu gry odblokowujesz więcej. No, masz DLC jeszcze, tak? Jeszcze DLC są. Czy z drewnianej skrzyni może wypaść unikatowa rzecz? Kiedykolwiek mi się to zdarzyło? Czekaj, czy z drewnianej skrzyni w ogóle dropią itemy? A. No dobra. Nie, ja nie patrzę w ogóle na to, która skrzynka jak dropi. W sensie jakby... Nie, ja w ogóle nie patrzę na te skrzynki, nie? Ogólnie one mi zawsze... Ja nie patrzę teraz na itemy za bardzo. Bo już mam wszystko. Na czym polega odblokowywanie błotnisty jaskini? Na szukaniu jednej rzeczy na błotnistych bagnach. Na wchodzeniu i wychodzeniu z błotnistych bagan, aż będą 2. Jeden, jeśli nie pokonałeś Archilagera na poziomie trudności... sekrety. Tak, to były 2. Na szukaniu jednej rzeczy. Ale to jest to... Mordo. Najpierw musisz te sekrety, a potem musisz znaleźć jedną rzecz. Obie odpowiedzi są poprawne. Creeperowe lasy czy mają swojego bossa, co? Nie. No chyba, że to jest Ancient Hans, no wtedy jakieś tak typa mogą mieć. Łuk strażnika. To jest długi łuk. Czerwony wąż też jest unikatem. I to chyba też długiego łuku. Czekaj, nie. Długiego łuku? Możliwe. Czy quiz się podobał? Nie. Odpowiedź poprawna? Okej. Okay. Minecraft Dungeons, same quizy. Kiedy opublikowano pierwszy zwiastun? Gra wyszła w... 18? 2018... Czekaj. Pamiętam, że były ferie, chyba. Albo byłem... Jak pierwszy raz chyba zobaczyłem ten trailer, to byłem u dziadków.
Pamiętam, że z kolegą gadałem o tym, że coś takiego wychodzi, ale za jeszcze długi czas. To była zima na pewno. Czyli na pewno nie marzec, nie wrzesień, to był październik. Co? Czekaj, a to ja. To co ja mówię, to było w 2019. To oni jeszcze jakiś wcześniejszy zwiastun mieli? Nie, no spoko. To tak jak ten Cyberpunk miał ostatni. Pierwszy trailer Cyberpunka. Tego najnowszego był chyba 15 lat temu. Nie 15, 7? 7 lat temu. Grafika taka, byle co. Ale postać ładniejsza niż większość z obecnego Cyberpunka. Nie, naprawdę ludzie czasami po prostu, wiecie, zwiastują coś strasznie, strasznie wcześniej. I w ogóle nawet nie dowiesz się w ogóle o tym zwiastunie. Kiedy opublikowano drugi zwiastun? Chłopie! Lipiec? Czerwiec. No. Ta postać będzie nowym, bo kiedy to było robione? 2 lata temu? Dobra, to wtedy ludzie mogli pamiętać o takich rzeczach. Ale zgaduję, że mało kto w ogóle wiedział, że takie coś istnieje. Czy ta postać będzie nowym bossem? Ale po ciul ja mam robić quiz gościa, który w ogóle robił quiz przed samym wyjściem gry. Kiedy wyjdzie KC Dungeons? Jesienią, latem, maj? Chyba 26? Data wydania. 26 maja 2020, dobrze pamiętam. No, czyli wiosna. Brawo. Czy ekwipunek będzie z wyglądu taki sam? Oni zmieniali tekstury. Po tym obrazku wiem, że EQ będzie inne. Czekaj, 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 czekaj. Pokaż ten obraz. Jak to wyglądało we wczesnych wersjach? Okej. Te ikonki były tu wyżej, te dwie były niżej. Tak trochę głupio to wyglądało. Chociaż w sumie całkiem, całkiem. Temu toporkowi chyba trochę zmieni teksturę. Cordelasowi chyba też, tak mi się wydaje. Nie wiem, pamiętam, że coś było, że zmieniali odrobinę tekstury. Ile najwięcej graczy może być na jednej rozgrywce? 4. Mordo. Kurde, ja bym tego nie wiedział. Ale to już było wiadomo tak wcześnie? Dobra. Czy ten obraz był na zwiastunie? Opie. Skąd ja mam to wiedzieć? Tak? Był. Tylko to trochę nie tak wygląda. Nie ma takiego wielkiego mostu i tylu tych typów. No ewentualnie tyle tych typów to może być na Cactuar. Jest jeden taki moment miałem. Zapędzili mnie do kosiego rogu, prawie zdechłem. Było ich tak dużo. Normalnie gdyby nie kusza implozji, to bym zdechł na 100%. Jakiego moba przypomina ten koleś? Nie mam pojęcia. Iron... Smoka Endu! KC Dungeons wyjdzie jako poboczna gra do aktualizacji 1... Co? Poboczna gra po aktualizacji. Ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy była jaka aktualizacja? Mordo. 1.16 to już było trochę dawno. Pewnie 15. No. To jest twórcą tej gry. Gra nie istnieje i nie będzie istnieć. Według niektórych ona umarła. Mojang, ale więcej ma wpływu Microsoft i to bardzo widać. Mordo, gdyby to zajmował się tym tylko Mojang, ta gra byłaby znacznie lepsza. Ewidentnie ona była znacznie lepsza. Może jak już 3 Minecrafty zepsuł. Kalambury, odgadnij hasło. Placek z pieczarkami. To jest to samo, co w poprzednim pytaniu. Masz to. I masz to. Ten to w ogóle ma o jedno oko więcej. Ile jest rodzajów z osadników? Czekaj. 4 miesiące temu. Howling Peaks wyszło... W grudniu? Nie. Listopadzie chyba. Nie, w grudniu. No to w zależności jak bardzo precyzyjne są te 4 miesiące, to odpowiedź będzie różna. Bo mógł już chłop mieć Howling Peaks, a mógł nie mieć. Dobra, więc jest zwykły, jest opancerzony, jest kusznik opancerzony, jest... Może nie liczmy z Howling Peaks. Jest Ice Logger i mamy 5. Jakby jeszcze dodać, mamy jednego górnika i dobra, 8. Czy on liczy uzbrojonych jako kilku? Bo jest diamentowy i złoty. Czekaj, to by było 6.
Potem mamy Ice Logger. Czekaj. Siekierka. Czekaj. Pillager i Vindicator? Czym się różni? A, dobra, dobra. To jest kusznik, uzbrojony kusznik. Nie. Siekieracz, uzbrojony siekieracz, kusznik, uzbrojony kusznik. A, jest jeszcze ten dziad i kucharz. Geomanta i zaklinacz i wiedźma? Chłop nie liczy w ogóle DLC. Ale tak, dobra, rzeczywiście zapomniałem o tych typach. Jakiego moba w przyszłości zamierza dodać do Dungeonsów? Mordo, dodali tego, tego i tego. Aha, wszystkich trzech. On już miał Howling Peaks. Najrzadszy artefakt. Ja nie wiem. Gong. Mordo, gong jest chyba tylko w ilu tam miejscach? Z podstawki chyba tylko w jednym. Czekaj, ogólnie. Ogólnie, gong jest w jednym miejscu. A golem w dwóch. Także trochę... Kegwu, mordo. Wiesz dużo o tej grze, lecz jeszcze nie wszystko. Podziel się wynikiem w komentarzu. No tak naprawdę to zdupiłem chyba tylko jedną rzecz. No jedną zdupiłem specjalnie, jedną tak rzeczywiście, a jedno to chłop zrobił dawno test. Czy polubisz Minecraft? Się okaże? Nie wiem. Czy lubisz serię gier? Nie, nienawidzę, mordo. Czy lubisz gry akcji? Pewnie, tylko... W Jonesach jest tyle akcji, że... szkoda gadać. Czy lubisz gry przygodowe? Pewnie, chyba tak. Ile masz lat? 0,2. Dowiadujesz się, że Minecraft Dungeons dużo... To jest dużo? No dobra. I jak na tą grę to dużo, rzeczywiście. Sorry. Czekasz niecierpliwy na przecenę. nie widziałem jeszcze ani jednej. Wiecie, ja nie śledzę, ale jeszcze żadnej nie widziałem. Minecraft zwykły też przecen nie ma, chyba. Kupujesz gry najtaniej przez Allegro. Odpuszczę sobie. Nie no, dobra, dobra. Biorę, biorę. Wziąłem przedpremierowo. Kupiłem parę miesięcy przed. Czy lubisz walczyć z rozbójnikami, czyli potworami, z kuszami uczestniczącymi w... Nie, co sukin syn. Nie, nie. Premiera jest 26 maja, akurat dzień matki. Jak reagujesz? Kupujesz drogo przed sprzedaż. Jesteś zdenerwowany i obrażony. Czemu akurat? Czemu obrażony? No dobra, jestem obrażony. Nie no dobra, powiem, że kupujesz drogo przed sprzedaż. Czemu on znowu podkreśla, że drogą? Wolisz grać na komputerze, na konsoli czy na telefonie? Na komputerze, ewidentnie, wszystko na komputerze jest lepiej. Lubisz grę Double Eleven, nawet tego nie znam. Jakby to jest... Znam tylko na Jonesy. Jaką wolisz grę? Kreatywną, platformową, na podstawie filmu z wbudowanym filmem, realistyczną, z dużą ilością przemocy. Tak, moim zdaniem, gdybyś kupił grę Minecraft Dungeons, to na pewno byś ją polubił, nawet się od niej uzależnił. Okej. Okay. W końcu zrobiłem 100 filmów o niej. Minecraft Dungeons, materiały dydaktyczne. Orety krety. Minecraft plus Minecraft Dungeons, dobra. Wow, zrobiłem to w 1,5 godziny. Jesteś pierwszy w rankingu, co? Czekaj. Wafel, pobijcie mnie, kuźwa. Nie no, wystarczy speedrunować. O, dwie osoby zrobiły ten test. Labirynt. To co, dźwięki jakieś? Ja mam zdjęte słuchawki, ale widzę, że są dźwięki. Czy możesz mieć kowala? Co? A ja mam Pacmana. Jak ja mam tu przejść? Nie no, test rób normalny, a nie kurde jakiś labirynt dla debili. O, top 1 pewnie, ewidentnie, nie? O, dobra, kolejny quiz, już nie na mojej quizy, ani jakimś shicie z labiryntami. Oj, po angielsku. Ile jest unikatów? Chłopie! Chłopie! Czekaj, dobra, ja liczyłem. Jest około chyba 70 broni normalnych, więc unikatów... Unikatów pewnie jest 72, prawda? A mogę kliknąć? Pokaż odpowiedź. Z kątem? Zadaj pracę domową, co? Czekaj, to jest portal, na którym ja kiedyś robiłem quiz. Z wiedzą o kulturze. Znaczy ten. Teścik nam robiła. Jezu, jaki to był chaos.
Odpowiedzi były pomieszane. Pytania. Było z 10 osób na Discordzie. Wszyscy się krzyczeli. O jakieś tam głupoty. A ciul, nie będę robił żadnego konta. Minecraft Dungeons Quiz. Which Minecraft Dungeons character are you? Ty, dobra, dowiemy się, którym jestem charakterem. Co byś zrobił, gdybyś miał dużo przyjaciół, którzy ci ufają? Zniewoliłbym ich. Stworzyłbym drużynę i walczył z przeciwnikiem. Maybe coś pożytecznego, na przykład... Nie do końca rozumiem, a chyba po prostu, że poświęcenie? Nie wiem, zrobiłbym team, mordo. Powiedzmy, że musisz walczyć z potworami, co robisz? Wielka różdżka. Użyję mojej różdżki z tajemniczą mocą. Nie, to wiadomo, dokąd to zmierza. Sojusznicy. Po prostu pójdę spać? Mordo, nie umiem się bić. Nie, no dobra, wezmę ziomków, żeby mnie kryli, a ja pójdę spać. Do którego dungeona bym chciał pójść? Do zamku, do wioski, gdzieś... Gdzie jest cicho, tajemniczo, ale starożytnie. Gdzieś, gdzie jest bezpiecznie. Gdzieś z ważną pamięcią, coś takiego. Pójdę ograbić wieśniaków. Jakich przyjaciół chcesz? Takich, którzy mnie chwalą? Nie, zdecydowanie nie. Przyjaciele, jestem solo. Mordo. Którym Illagerem byś był? Enchanter, Evoker, Pillager, actually no. Okej, okay, bye. Pozwalam ci się pożegnać. Co byś zrobił, jeżeli nie miałbyś żadnego życia? No, umarłbym. Aha, okej, okay, jestem kluczem. No do dupy te quizy. I siedzę tu pół godziny. Zmarnowałem pół godziny swojego życia. Nie jestem z tego faktu zupełnie zadowolony i... nie wiem, robię kuźwa quiz sprzed 2 lat. Gdzie chłop nie ma pojęcia o grze praktycznie, tylko robi o jakichś niewielu informacjach, które w ogóle się ujawniły. To było kuźwa robione w 2018. Inne to w ogóle jakieś chłop nie mówi, czy bossy, czy mini bossy, czy cokolwiek, albo nie wiem, no jest dużo niedopowiedzeń. Jak kuźwa zrobię quiz? Jak kuźwa zrobię taki quiz, że się zestracie? Czekaj. Dodaj, można dodać bez konta? Quiz osobowości, nie, proszę nie, głosowanie, test na czas, przetrwanie, zgadywanka, zdrapanka, litery, opowiadanie, test na czas, mordo. Pewnie, że muszę. No zarejestruj, mordo, nie wiem. Nazwa użytkownika. Topololover. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, test na czas. Dodaj miniaturkę. Mordo. Czy ja mam jakąś miniaturę z Dungeonsów? Tam mniej topolo. Nie wiem. O, siema, elo, wilki. Miniatura powinna nawiązywać do tematu quizu. Tak, pierdzie się. Bardzo profesjonalny quiz o Minecraft Dungeons, opis quizu. Quiz robi brrrr. Tak, i oddzielone przecinkami. Hashtag miłość, hashtag przygoda, hashtag magia. To oddzielone przecinkami czy hashtagami? Dobra, hashtag gry. Hashtag Minecraft, hashtag Minecraft Dungeons, hashtag. Dobra, mordeczki, ogólnie nazwałem ten quiz jakoś bardziej normalnie. Minecraft Dungeons quiz dla prograczy. Mam 15 odpowiedzi. I dobra, nie wiem, tytuł wyniku. Haha, jesteś nobem. Mordo, dodaj następny wynik. Ale yo, ja nie mogę ten, bo ja chciałem tak, żeby trzeba było mieć maksimum punktów. No to ten, haha, jesteś nobem. Szacun, mistrzu. Dobra, więc tak, Liquid Quiz, no, jest gotowy do publikacji. I co, możecie go zrobić? Co, wyskoczy mi error? I spierdzieli mi całą pracę. Autozapis wyłączony.
Okej, okay, włączony. Zapisz szybko. Zapisz jako szkic. Jak mi spierdzielisz tą robotę, ja to robiłem 20 minut. Będę zły. Okej, okay, Minecraft Dungeons quiz dla progra. Czy to pole lover? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozpocznij test. Czas na odpowiedź 15. Ale na odpowiedź całego, czy nie? Dobra, na odpowiedź jest na jednego. Na odpowiedź na jedno jest 15 sekund. Także możecie sobie to obczaić. Jakby sprawdzić się w jakimś porządnym teście, a nie byle dziadostwo, które jest robione 2 lata temu, albo nieprecyzyjnie zadane pytania. To jest taki. Starałem się robić takie trudne pytania, ale. Quiz dla prograczy. No, pytania trudne, ale takie, które to nie jest typu, ile jest unikatów w grze. Tylko takie rzeczy, które naprawdę jakby ludzie powinni wiedzieć, tak? Jak grasz, to wiesz. Także tak. Powodzenia. I siema.